Wakacje to nie najlepszy czas na poruszanie tematów szkolnych, ale zawsze jest dobra pora na to, żeby pochwalić się sukcesami. A do takich należy zaliczyć sukces kościeleckich uczniów, którzy w finale konkursu na najlepszą misję programistyczną projektu Cyfrowa Szkoła Wielkopolska 2020 w kategorii szkół podstawowych zajęli pierwsze miejsce w Wielkopolsce. W projekcie brało udział w sumie 100 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Wielkopolski. Uczestnicy projektu uczyli się m.in. programowania w języku Python i SQL oraz innych. W ramach projektu był zorganizowany konkurs na najlepszą misję programistyczną. Konkurs polegał na opracowaniu misji, czyli wirtualnego pokoju zagadek, który sprawdza umiejętność programowania oraz wiadomości dotyczące cyberbezpieczeństwa. Do finału zostało wybranych tylko 5 szkół podstawowych oraz 5 szkół ponadpodstawowych spośród 100 szkół biorących udział w projekcie. Przy ocenie projektu jury brało pod uwagę m.in. oryginalność fabuły, staranność wykonania, zaproponowane zadania, przygotowane grafiki. Nasi uczniowie świetnie poradzili sobie z postawionymi problemami i stworzona przez nich misja Przygoda na komputerowej wyspie okazała się najlepsza w Wielkopolsce w kategorii szkół podstawowych. Na początku wakacji w zespole szkolno-przedszkolnym w Kościelcu zorganizowano podsumowanie projektu, na którym młodych programistów nagrodzono cennymi nagrodami. Kochani, ja chciałbym Wam pogratulować tego sukcesu. Taki sukces, ja takiego sukcesu nie przypominam sobie tutaj w naszej gminie, bo pierwsze miejsce w Wielkopolsce to jest wyczyn olbrzymi i pewnie trudno sobie niektórym osobom wyobrazić, co to znaczy być na pierwszym miejscu w Wielkopolsce. Wy tego dokonaliście. Jest to coś niezwykłego, coś wspaniałego. To, że braliście udział w projekcie, który uzyskał poparcie jury na tyle, że jesteście tymi najlepszymi w Wielkopolsce. To jest sukces nie tylko szkoły, ale również i gminy. Dlatego dziękuję Wam za to, że startowaliście w tym projekcie, że byliście zaangażowani, bo wiem, to na pewno Wam w życiu się bardzo przyda. Czyli warto działać, warto pracować, warto mieć jakieś zainteresowania, żeby potem je w życiu wykorzystać. Zwycięski zespół projektowy tworzyli Maja Baryła, Adam Wojciechowski, Liliana Bilińska, Bartosz Dębowski, Szymon Dużyński, Filip Adamczyk, Wojciech Pawełkiewicz, Dominik Rosiak, Mateusz Rutkowski i Norbert Malenta. Opiekunem i koordynatorem projektu była pani Marta Hanusek przy wsparciu pana Michała Anastaziaka. Uczniom i nauczycielom serdecznie gratulujemy.